Zapraszamy tutaj do galerii Dawka. Bardzo miło mi Państwa powitać na wystawie fotografii Taniec Studium Ruchu autorstwa naszego wrocławskiego fotografa Andy'ego Banachowicza. Właśnie nie zapomniałam się przedstawiać, czy może być Andy. Może być Andy, parafrazuje znany film, krótko i fajnie. Okej, dobrze. Chyba i tak wszyscy Cię znają właśnie pod imieniem. Jak możemy przeczytać w katalogu, myślę, że tutaj większość z Państwa się poczęstowała katalogami. Autor fotografii zajmuje się fotografią już blisko 20 lat i w trakcie tych 20 lat zrealizował wiele projektów fotograficznych i wziął udział w wielu konkursach, gdzie udało też się zajmować miejsca, tak, i osiągać jakieś właśnie tam uzyskiwać nagrody, zarówno konkursy na szczeblu tutaj lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Wystawa, projekt został zrealizowany przy współpracy z zespołami tanecznymi, które funkcjonują tutaj pod skrzydłami Centrum Kultury Browar B. Jest to zespół Classic, którego choreografką, instruktorką i założycielką jest pani Ina Griszczuk oraz zespół Slide Jazz, którego choreografką i instruktorką jest pani Karolina Nowakowska. Także wielkie brawa. Na wystawie możemy, myślę, że już większość z Państwa obejrzała, także mogliście zauważyć, że mamy tutaj dwa takie cykle fotograficzne. Z jednej strony są one powiązane ze sobą i mamy tutaj piękne kreacje, zarówno takie klasyczne, ale też ujęcia w przestrzeni miejskiej, takie bardziej streetowe, w innych strojach. Jest to gdzieś z jednej strony taki kontrast, ale też są pięknie powiązane i myślę, że ten kontrast pozwala bardziej dostrzec piękno i zarówno jednego ujęcia i drugiego. Ja jestem pełna podziwu dla Andy'ego, ponieważ jak tutaj uzgodniliśmy właśnie, padł pomysł o realizacji tej wystawy. To naprawdę jestem pełna podziwu, że ta decyzja co do tematu, zamysłu artystycznego i w końcu, jeśli chodzi o samą realizację sesji fotograficznych, to wszystko przebiegło tak szybko i sprawnie, przynajmniej ja tak widzę to z mojej strony. Ale chciałabym poprosić Andy'ego o kilka słów właśnie na temat realizacji tej wystawy, skąd się wziął pomysł, jak to wszystko przebiegało, jak ty się z tym czułeś, jakie emocje ci towarzyszyły. Także proszę o kilka słów. Okej, dociłem trochę podwyższe, bo jestem ciutko wysoki. Na początku wypadało podziękować. Niestety dwóm, w cudzysłowie, najgłówniejszym, najwyższym w tym budynku osób, pani dyrektor oraz pani Ani Michalko-Natorce, dzięki którym tak naprawdę nie byłoby tej części zdjęć, a jednocześnie powodu wystawy. Niestety dzisiaj nie ma, bo jakieś tam problemy prywatne wyszły i musiałem wyjechać. Natomiast tak naprawdę bez przychylności tych dwóch osób nie udałoby mi się spiąć logistyki tej części wystawy. Ponieważ no ja jako jeden człowieczek nie byłbym w stanie wyciągnąć na dwa dni sali koncertowej człowieka od oświetlenia, ściągnąć dziewczyn, które część z Was tutaj jeszcze jest, z Zamcza, bo to przez dwa dni przewinąłem się przed obiektywem, nie wiem, ciężko powiedzieć, 50, 60, 70 dziewczyn, strzelam, nie wiem, ile Was było. I to wszystko tak naprawdę było dzięki dużej pomocy właśnie tych dwóch osób, które tutaj dzisiaj nie ma, no bo sam bym tej logistyki nie spiął. Zwłaszcza, no mówię, no sala koncertowa, wynajęcie na dwa dni sali koncertowej tutaj to pewnie swoje kosztuje. Z drugiej strony też dziękuję bardzo Kasi za możliwość, kiedy to w połowie września, pewnego ciepłego dnia, dostałem telefon niespodziankę z hasłem, że widziała zdjęcia, ma miejsce w migawce, idź, nie chciałbym się wystawić. Problem taki, mało czasu. Pomyślałem sobie, że okej, okay, te zdjęcia w sensie w części scenicznej, fajne, robią robotę,
Tylko tak wziąć 45 sztuk na dwie sale, no byłoby trochę nudno. Więc stwierdziłem, a czemu by nie skontrastować części tańca takiej scenicznej, konkursowej, pokazowej z częścią taką przyziemną, streetową, gdzie tak naprawdę większość, jak nie wszystkie figury, pozy, wyskoki, czy jakkolwiek to się fachowo nazywa, nie wiem, można wpleść, pokazując tak naprawdę, że taniec, że ruch, całe to piękno może wydarzyć się wszędzie, czy to na scenie, czy w warunkach miejskich i że wszędzie dookoła nas. Myślę, że na tej części streetowej też bardzo pięknie widać, oprócz tych pust, które zostały uchwycone, tych postaci, tą naszą przestrzeń Włocławka, który jest bardzo niedoceniony, bo tak naprawdę mamy coraz więcej pięknych miejsc, więc myślę, że naprawdę fajnie udało się to uchwycić. Starałem się, aczkolwiek nie ukrywam, że czasu dużo nie było, ponieważ spinając wszystkie terminy typu, nie wiem, termin na przekazanie, nie wiem, zdjęć do katalogu na plakaty, jakieś tam robienie tekstów, potem zdjęcia do drukarni, to tak naprawdę tamta część, taka typowo powiedzmy uliczna, powstawała w granicach półtora tygodnia. Z dziewczynami umawiałem się trójkami, tak naprawdę w różnych miejscach na mieście. Z częścią też jeździliśmy w różne punkty. Fajne było to, że dziewczynom, dając powiedzmy ogólne wskazówki, dawałem też wolność, które figury są dla nich fajne, w czym się dobrze czują, w czym są pewne siebie, no i przede wszystkim, żeby się nie połamały, bo jak patrząc na część figur, to myślałem sobie, że chyba żyją ogólnie do rzucia. Bo tak się czasem wyginały, wyskakiwały. No i tak naprawdę tamta część, mówię, no powstawała w granicach 2-2,5 tygodnia czasu, więc to naprawdę był, jak na prawie połowę materiału wystawy, to był ekspres. Na szczęście miałem na to wszystko swój pomysł, swoją wizję, więc kwestia była tylko i wyłącznie realizacji. A jeszcze mam takie bardziej ogólne pytanie a propos twojej twórczości, ponieważ w większości projektów chyba przewija się właśnie postać. I właśnie mam pytanie, ja też z kolei w mojej twórczości bardzo, bardzo mnie fascynuje, tak, postać ludzka, zwłaszcza ciało, tak, i kształt. I chciałam zapytać właśnie, co ciebie tak fascynuje w tym temacie, co jest takim motorem napędowym do tych wszystkich projektów? To znaczy clue mojej, w cudzysłowie, twórczości, że tak mówiąc górnolotnie, no to jest jednak ten akt artystyczny, którym się param od 2009 roku, tak na poważniej. Człowiek, którego ostatnimi czasy, bo tam w ostatnich kilku latach, kieruje się w stronę fotografii aktual w ujęciu konceptualnym, czyli takim, gdzie sam człowiek, sama, nie wiem, figura i tak dalej na zdjęciu nie jest najważniejsza, tylko to zdjęcie nakłania do myślenia, często tytułując te zdjęcia, daje jakąś wskazówkę, w którym kierunku trzeba iść i są zdjęcia prostsze, a są zdjęcia, no, takie troszeczkę trudniejsze. Jeszcze jedno pytanie, które tak teraz się nasunęło, bo myślę, że warto o to zapytać. Czy planujesz jakieś kolejne projekty niebawem? I co to by mogło być? Co ci się tam pojawia nowego w głowie? To znaczy projekt wieloletni pod tytułem Obrazy nieuczesane, to ja tworzę już w jakichś 6 czy 7 latach, to jest właśnie mowa o tej działce fotografii konceptualnej na bazie aktu. Więc jakby kiedyś było miejsce, to się polecam. Ja bardzo chętnie powieszę. Myślę, że w przestrzeni zamkniętej. No chyba tak. Bo migawka jednak jest tak ciutkę przelotna. Dużo osób się kręci w różnym wieku. Natomiast jednak specyfika fotografii aktu, no jest jednak to 18+, w teorii.
praktyce też. Więc no, niestety. To ja trzymam kciuki za kolejne projekty i realizacje. I jestem bardzo ciekawa efektów. I zapraszam Państwa do oglądania i do poczęstunku, który znajduje się w tamtej sali. Ja również zapraszam serdecznie.